Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z Anną Żugaj, która zajmuje się wieloma metodami rozwoju osobistego, duchowego, rozwoju ciała. I na początek, Aniu, zapytam się, skąd się u Ciebie to wszystko wzięło, że zaczęłaś w ogóle zajmować się terapiami, rozwojem? Skąd to przyszło? Wszystko się tak zaczęło tak naprawdę chyba od samego początku, bo zawsze interesowały mnie różne rzeczy ciekawe. Najpierw interesowałam się, jak wyglądają linie papilarne. Pamiętam dokładnie, jak wyglądają dłonie w klasie. To już mnie to gdzieś tak ciągnęło. Czyje dłonie wszystkich? Wszystkich, tak. Ja mogłam po prostu rozpoznać i wiedziałam, że aha, to są na pewno te dłonie, a te to... Po prostu już mnie gdzieś ciągnęło. Potem... Ale jaki jest to pożytek? Nie, po prostu chodziło o zauważenie, że już gdzieś mnie, prawda, jakieś inne tematy mnie pociągały. Potem zaczęłam się interesować horoskopami, oglądałam, prawda, co to jest, jak to się, o czym to jest i tak dalej. Czyli też już widziałam, że gdzieś takie zainteresowania gdzieś się pojawiały. No a potem coraz dalej, aż przyszedł taki moment, gdzie bardzo taki moment, w którym uznałam, że muszę coś ze sobą zrobić. Bo bardzo źle się ze sobą czułam, wszystko mi przeszkadzało, ciągle byłam chora, nie pasowały mi tysiące rzeczy i pomyślałam sobie, że tak, albo ja coś ze sobą zrobię, albo to mnie po prostu zwycięży. I w tym momencie, jadąc kiedyś tam do pracy i wracając właściwie po, znalazłam książkę Mulforda. Możliwe niemożliwego. Takie cztery tomiki to były. Były takie, tak. No i tak właściwie od tego się wszystko zaczęło. Zaczęłam czytać te tomiki, potem Louisa Hay, potem Leszek Żądło i tak dalej, i tak dalej. Potem przyszły szkolenia, jeździłam na warsztaty, uczyłam się, no i tak do dzisiejszego dnia i trwa już to 25 rok. Dobrze, to może tak. Wiele osób poszukuje. Ludzie mają problemy różne, życiowe, nieżyciowe, szukają w różnych kierunkach. Niektórzy szukają w różnych religiach, zmieniając religię. Niektórzy chociażby spotykając się systematycznie co miesiąc z lekarzem, żeby ich tam uzdrowić. Czyli różne są problemy wśród ludzi. I teraz wielu ludzi myśli, że znajdzie kogoś w końcu, kto go uzdrowi i naprawi. Czy to tak jest, że ktoś może nas naprawić? No właśnie, nie ma czegoś takiego. Możemy dostać tylko inspirację. Może nas ktoś naprowadzić na ślad, pokazać nam narzędzia, tak? Różne formy, ale nikt za nas niczego nie zrobi. Ale czy taka osoba będąca w głębokim dole nie potrzebuje kogoś? Myślę, że jeśli jest w głębokim dole, to jak najbardziej i myślę, że tutaj nawet potrzebny byłby lekarz i leki, które pozwoliłyby mu spokojnie myśleć, tak, czy spokojnie zacząć działać i zmieniać pomalutku swoje przekonania, swoje wzorce. Ale rzeczywiście ten moment początku, jeśli ktoś ma dużą depresję, to powinien iść do lekarza. Dobrze, i teraz załóżmy, że wychodzi z tej depresji. Co dalej? Już jest super, nie? No właśnie. No i teraz dobrze by było, żeby zaczął zmieniać wyobrażenia, to jest pierwsza rzecz, na temat tego, co on ma tutaj zrobić, kim on jest, co on chce zrobić. No i żeby zaczął zmieniać myśli, no a tak naprawdę to chyba dobrze by było, żeby miał cel, prawda? Bo jeśli ma się cel, no to człowiek idzie do tego celu. Jeśli go nie ma, jest o wiele trudniej, a z mojej obserwacji wynika, że dosyć dużo osób po prostu nie wie, dokąd idzie. To jest tak, jakbyśmy wsiedli do statku, na statek i płynęlibyśmy i nie wiedzielibyśmy, gdzie zawinąć, do jakiego portu, prawda? Czyli będziemy dryfować, będziemy cały czas pływać, ale jakby nie będzie z tego żadnych efektów. Chyba, że mamy kapitana, naprawdę rzetelnego, któremu ufamy i wiemy, że on doprowadzi nas do najlepszego portu, jaki może być. Czyli chodzi mi tutaj o płynięcie przez życie zgodnie z górą. Super, tylko ta góra
może być to połączenie w momencie, gdy człowiek jest połączony ze sobą, zharmonizowany, prawda? Ale jeśli on ma tysiące myśli, umysł jest niespokojny, no to o żadnym prowadzeniu, to co powiedziałeś, tak naprawdę nie ma mowy, prawda? Znaczy tu jest prowadzenie, usilne prowadzenie tej góry, tylko przez te wszystkie tysiące brudów. Właśnie, i każda strona ciągnie, właściwie każda forma ciągnie w swoją stronę, prawda? I z tego no właściwie nie ma nic. Dobrze, to wrócę do poprzedniego pytania. Człowiek jest w tym dole i ma te tysiące myśli biegających po głowie. Co z tym zrobić? No właśnie. Jest takie świetne ćwiczenie. Właśnie dla spokoju umysłu, dla wypracowania tego spokoju umysłu, to jest odliczanie od 100 do 1. Jest to strasznie proste ćwiczenie, ale naprawdę działa cuda. Ja go też kiedyś stosowałam na początku swojej drogi bardzo często. Czyli liczymy 100, 99, 98, 97 i tak dalej, i tak dalej. Jak się pomylimy, wracamy od początku. I naprawdę w tym momencie pięknie umysł odpoczywa, no bo my jesteśmy skoncentrowani wreszcie na jednym, a nie na tysiącach, prawda, tych informacji. Czyli to jest ćwiczenie na koncentrację. To jest ćwiczenie na koncentrację. Inną wersją tego jest świadome oddychanie, czyli koncentracja na obserwowanie oddechu. Oddechu, tak. Ale co tu jest jeszcze fajne, że można włączyć świadomy oddech, czyli świadomie włożyć pozytywną wibrację słowa. Czyli jeśli... Afirmacja. Afirmacja, tak, ale właściwie to nawet chodzi mi bardziej o słowo, bo jeśli ktoś jest w depresji, to przeważnie przebywa w emocji smutku, prawda? Większość. Beznadziejności. Właśnie. Świat, czy beznadziejność. Świat jest do dupy, właśnie, ja jestem do dupy. Oczywiście. Jest szaro i właściwie, prawda? Czyli przeciwną formą to byłaby radość. No weźmy ten smutek, tą emocję smutku. Przeciwną energią to będzie radość. Czyli można sobie pomalutku wprowadzać taką wibrację właśnie świadomego oddechu poprzez radością, wydech i jestem. Czyli wdech radością, wydech jestem. I taki spokojny, bardzo też ukierunkowany właśnie na pozytywną wibrację słowa, taką formę można sobie pomalutku wprowadzać. No i pooddychać sobie tak, nie wiem, 15 minut, 20, prawda? Codziennie, nie wiem, nawet jak ktoś ma możliwości i jak jest potrzeba. Myślę, że w tym momencie jest duża potrzeba. No to nawet dwa razy dziennie, tak po te 15 minut do 20 i naprawdę też bardzo ładnie zauważamy, że to się pięknie wszystko zaczyna zmieniać. Emocje się uwalniają. No i znowu kierunkujemy umysł, czyli nie dajemy mu wolność, i że on ma robić co chce, tylko my go trzymamy. Oswajamy go. Oswajamy go. Tutaj jeszcze taką wersję przypomnę Leszka Żądło. Dobre wdycham, złe wydycham. No właśnie, dobre kiedyś, wdycham, prawda? Dobre... Tak, to była taka forma. Ja z kolei stworzyłam tą formę świadomego oddechu jakby na bazie integracji oddechem, gdzie tam jest też właśnie, nie ma przerwy między wdechem i wydechem, tylko ja jeszcze dołożyłam, że nie oddychamy tylko tym samym oddechem, ale kierunkujemy na tą wysoką wibrację słowa, czyli utrzymujemy tą koncentrację, nie? I podnosimy przez to wibrację. I taki oddech jest bardzo, bardzo taki wyrównujący, dający niesamowicie wysoki poziom. Teraz mam właśnie taką panią, która do mnie przychodzi na świadomy oddech i ja mówię, ale możesz spróbować też takiego oddechu właśnie integracyjnego, gdzie nie ma już koncentracji na słowie. I ona spróbowała, tak mówi, wiesz, jednak wolę chyba to, mówi, to twoje, dlatego że tutaj ja już mam jak prostą drogę, nie? Już nie muszę wchodzić tam w te meandry umysłu, tylko... Trzymam, tak? Wibracje. Także myślę, że to jest fajna forma. Wiele osób, które są w głębokim kryzysie, znajdują różne ścieżki duchowe, wchodzą w tą tak zwaną duchowość w cudzysłowiu i odlatują. Tak. No właśnie. I takich osób myślę, że jest bardzo dużo. I przede wszystkim brakuje tutaj uziemienia. Czyli też taką fajną formą jakby podstawową, mogłabym powiedzieć, to jest cały czas łączenie się z ziemią. Poprzez na przykład wyobrażenie, że z pierwszego mojego czakramu wyrasta korzeń, który mnie mocuje w ziemi. On mnie też dożywia, poprzez ten korzeń przepływa fajna energia, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli byłoby to też bardzo potrzebne.
bo jest, nawet się mówi taki dyziomarzyciel, prawda? Mhm. Czyli taka osoba, która gdzieś tam odlatuje i cały czas nie może nic zrealizować w materii, no właśnie, bo nie ma połączenia z Ziemią, on nie ma zakotwiczenia. Mhm. I jeszcze co fajnego, że im większa jest kotwica, tym wyżej możemy sięgać, jak to się mówi, gwiazd, prawda? Czyli sprowadzać informacje, no cokolwiek, łączyć się, prawda, z wyższymi poziomami, ale w momencie, gdy mamy bardzo mocną kotwicę. A druga skrajność, że jesteśmy, no, większość ludzi moim zdaniem jest w tym dolnym obszarze, czyli jedzenie, seks, pieniądze. No tak, to jest tak jakby, no, taka podstawa, jak gdyby, prawda, ale dopiero... Ale to jest tylko podstawa. No właśnie. Są tylko podstawa. Fundamenty domu, no jeszcze zapaprane, no zgniłe, bez dachu. No właśnie. I teraz widzisz, sytuacja wygląda w ten sposób, że dusza dopomina się o rozwój, czyli o to, żeby zauważyć, że nie jesteśmy właśnie to, co powiedziałeś, samą materią, ale że jesteśmy istotami duchowymi i mamy coś do zrealizowania, prawda? Zadanie duszy na przykład. Mhm. No i teraz tak, jakbyśmy popatrzyli na nasze życie, to po 35 roku życia już się zaczynają ogromne schody, jeśli dana osoba się nie rozwija, czyli nie łączy się z tą duszą i nie przejawia tej barwy duszy. Dlatego nawet ubezpieczenia są od 35 roku życia. To jest tak. Czyli od 28 roku życia do 33 w zasadzie my powinniśmy się już zogniskować, czy my się rozwijamy duchowo, czy idziemy w materię. Jeśli idziemy w materię, no to zaczynają się schodki. Czyli rozwody, choroby, problemy i tak dalej, wypadki. I niejednokrotnie tak jest właśnie, że ktoś mówi potem, jak już doznał czegoś takiego, jakiegoś szoku, to mówił, no ja teraz sobie już uświadomiłem, dlaczego mnie to spotkało, tak? Mhm. Bo wtedy, wiesz, robi się coś takiego jak taka szczelina, gdzie ta dusza może przemówić. Bo skorupa ego i tej osobowości jest tak mocna, że ona nie ma tam, gdzie się przedostać. Ale im grubsza skorupa ego, tym mocniej w łeb musi dostać. Właśnie, właśnie. Dlatego no, niektóre sytuacje są naprawdę no, bardzo mocne, bardzo. Mhm. Dobrze, i teraz jeszcze wróćmy do tej pracy z ciałem. Oprócz tam mówiłaś wizualizacji tam pracy z ciałem, jeszcze warto by coś praktycznie robić, bo materia domaga się robienia czegoś fizycznie, czyli nie wiem, praca w ogródku. No to super by było, jeśli ktoś tylko ma możliwości, to jest fantastyczne, bo to pięknie uziemia, tak? Czy nawet, nie wiem, na balkonie też coś, zioła posadzić, prawda, pielęgnować kwiaty, to daje bardzo dużo. No, fantastyczną formą są wszystkie ćwiczenia, prawda? Czy to będzie joga, czy nawet zwykłe proste ćwiczenia, prawda? Żeby łączyć się, bo w momencie, gdy zaczynamy ćwiczyć, no bardzo mamy duże połączenie z ciałem, gdzie tak, no, to jest bardzo, bardzo, świadomość ciała bardzo rośnie. Także myślę, że to jest bardzo potrzebne. I świadomość ciała można wykorzystywać do samouzdrawiania. Oczywiście, jak najbardziej. Poprzez na przykład koncentrację na różnych obszarach. Oczywiście, że tak. No to jeśli już samouzdrawianie, to powiedz, czym jest choroba? Co nam daje? Jaki pożytek mamy z choroby? Bo ludzie traktują inaczej się chorobę jako wroga, coś, co trzeba zniszczyć, zlikwidować, zabić za wszelką cenę. No właśnie. Choroba jest po prostu drogowskazem, że idziemy nie tą drogą, którą powinniśmy iść, ale jest też dobrodziejstwem i tak naprawdę błogosławieństwem, bo dzięki tej chorobie możemy coś przetworzyć, zmienić, tak? Mhm. Czy możemy coś uzdrowić, jakiś nasz aspekt, który kiedyś był gdzieś zakopany jakby i teraz dzięki temu, że chorujemy, możemy zmienić przede wszystkim emocje, bo to jest furtka do zmiany myśli, potem myśli, czyli wzorce i przekonania. Choroba według Łazariewa jest jakby pierwszym takim drogowskazem. Jeżeli na siłę zaleczymy chorobę, to to, co nie zostało uzdrowione, wychodzi nam w postaci losu. Właśnie. Czyli relacje się psują, praca, pieniądze, wszystko inne. Czyli jakby rozszerza się, ta choroba jakby rozszerza swoje spektrum, prawda? To coś, co jest w nas nieuzdrowione, zaczyna krzyczeć jeszcze głośniej. Tak. Tak. Aż w końcu zaczyna się no, cały świat walić. Właśnie. Czyli to jest tak jak z tym listonoszem, który przynosi te paczki, nie? Na początku tylko delikatnie puka, zostawia tą paczkę, my mówimy nie, to nie teraz. Przychodzi następny raz, następny i aż wyważa drzwi i rzeczywiście no, walą się mury, tak? A
w jaki sposób możemy wykorzystywać sytuacje życiowe, czyli na przykład relacje rodzinne, spięcia, zgrzyty rodzinne. No właśnie, od razu nasuwa się coś takiego. Ja jestem innym ty. Gdy zobaczymy to nasze życie, nasze otoczenie, że jest to nasze zwierciadło, oczywiście do tego jest potrzebna świadomość, tak? Uświadomienie tak. sobie tego. Bo jeśli nie ma uświadomienia, to jest wkurzenie tak. i oni są wszyscy winni. Właśnie, i jesteśmy w roli ofiary i mówimy tak, przez tego, bo to przez tego, bo on mi to zrobił, prawda? Albo to nie ta pogoda i tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwszy taki moment to jest świadomość. Jeśli mamy tą świadomość, to nie musimy tego palca pokazywać na tą osobę, tylko możemy uzdrowić u siebie pierwsze emocje, bo wiadomo, tak jak mówisz, to wszystko polega na emocjach, prawda? Uzdrowić u siebie ten katalizator, który wyzwala tak. to wszystko. I zastanowić się, dlaczego tak reaguje, prawda? No i takim, myślę, też fajną formą to jest zobaczyć siebie jakby w oczach drugiego, czyli żeby wejść w jego skórę, wejść zobaczyć w jego buty, tak? No może on rzeczywiście się czuje skrzywdzony, może on rzeczywiście czuje się niedoceniony, prawda? Czy może rzeczywiście no, pojawiło się coś, co warto by było zauważyć, a tak naprawdę wszyscy potrzebujemy miłości. I ten, kto najgłośniej krzyczy i jest najbardziej zdenerwowany czy wkurzony, potrzebuje najwięcej, prawda? Bo on w ten sposób pokazuje to. Tak, czyli to, co powiedziałaś, że żeby wyjść z siebie, popatrzeć na siebie, to jest tak jak w fizyce kwantowej, że obserwator wpływa właśnie. Na to, co jest obserwowane. Świetnie. A dopóki nikt nie obserwuje, to jest chaos. Właśnie. Czyli jesteśmy ja to tak mówię, że to jest automatyczny pilot. Mhm. Wiesz, po prostu nie możemy zareagować, bo jesteśmy tak po uszy w tym, że no, nie ma innego wyjścia, jak tylko dalej brnąć właściwie w te same schematy. Mhm. Nie zmienimy siebie, jeśli nie popatrzymy na siebie z innej perspektywy. Oczywiście. Bo będziemy marionetką, będziemy rolą w filmie, a tak, nie twórcą. Tak, zdecydowanie. Filmu. Czyli tu właśnie fajnie powiedziałeś, bo tu nie ma wtedy tego twórcy. Tylko ten film się toczy tak naprawdę na programach do 10 pokolenia wstecz. I jeśli my powiemy, zaraz, ale przecież ja nie muszę tak robić, prawda? Ja nie muszę się ciągle denerwować, nie muszę się mieć takich ciągłych tych samych historii. No i wtedy zaczyna się przemiana, tak? Lub blokada. Lub blokada. Bo nie muszę, to znaczy, dobra, nie będę się denerwował, nie będę się denerwował, nie będę się denerwował. Tak. I no, później to wyjdzie w postaci wrzodów żołądka. Właśnie, przykład, właśnie. Ale to nie jest absolutnie żadne rozwiązanie sprawy. To jest tylko zepchnięcie emocji do podziemia. Tak jak mówisz. Więc jak pracować z emocjami? Znaczy punkt pierwszy to jest uświadomić sobie, przede że... Wszystkim, no, przede wszystkim. Jest. Druga kwestia, właśnie. Jeżeli mamy złość, zacząć oddychać opanowaniem jestem, tak? Czyli znowu wdech. Opanowaniem, wydech jestem. Tylko, że nie w tej sytuacji, bo wiadomo, to trzeba znaleźć chwilkę wieczorem, prawda? Położyć się i sobie tak przeoddychać. Popatrzeć i obserwować, co się dzieje w ciele. I co jest śmieszne, bo ja kiedyś też sobie tak oddychałam opanowaniem jestem i wyszło mi opakowaniem jestem. Trzeba uważać, właśnie koncentrować się na tej wysokiej wibracji słowa. Odczuć to słowo. Odczuć. Właśnie o to tutaj chodzi, żebyśmy to poczuli. Dlatego ta obserwacja, ale naprawdę przy tym świadomym oddechu pięknie odczuwamy, jak wszystko się zmienia w ciele, jak wszystko się reguluje, jak się harmonizuje, jak wszystkie jakby cząsteczki energii, one na swoje miejsca wchodzą. Carpe diem, wszystko pójdzie. Właśnie, właśnie. To jest też zasada, wokół której właściwie to jest wszystko to, co robię, opiera się na tej zasadzie. Czyli opanowaniem jestem. Co jeszcze? Co można? No, jak ktoś ma, jak ktoś lubi pisać, można wypisać, usiąść sobie wieczorkiem i też wypisać wszystko do tej osoby. Podrzeć tą kartkę, spalić ją lub spuścić wodą. Też pięknie transformujemy od razu tą emocję, bo aktywujemy jej pisanie i wzrok, prawda? Wiele elementów i jest to też bardzo mocne narzędzie, także też można powodzeniem korzystać. To ja odnośnie tej metody niedawno słyszałem taką bardzo zmodyfikowaną wersję tej metody, że bierzesz gazetę i piszesz wszystkie brudy z siebie, tak. Wypisujesz na gazecie, żeby nie być w stanie przeczytać. Czyli ołówkiem piszesz na zapisanej gazecie, rozumiem. Żeby tylko pisać, ale nie czytasz tego, żeby tak. to wyszło, wyszło, tak, wyszło, tak, ale tak. już nie wróciło. Żeby... Jak już zapiszesz, szybko wyrywasz i palisz. Wiesz, ja kiedyś miałam takiego
właśnie klienta, który opowiadał mi, że on ma 3 lata pisał pamiętnik. I tam były najtrudniejsze rzeczy. Ja mówię, słuchaj, ty musisz to wszystko spalić, bo przecież ty cały czas to ci wibruje. I mówi, że strasznie mu było trudno to spalić, ale jak to spalił, to mówi, że po prostu nie wiedział, co ze sobą zrobić. W takim był szoku, bo nagle zrobiła mu się pusta karta, prawda? Coś niesamowitego, jak można być jeszcze przywiązanym właśnie do tych starych programów. Dobrze, jak jeszcze z afirmacjami możemy pracować? Bo to było jako temat afirmacji, też można tak podpiąć. Tak. No ja myślę, że dobrze by było po prostu zastanawiać się, jeżeli mam jakiś problem, zastanowić się, do czego mnie to prowadzi, co ja chcę uzyskać, albo dlaczego tego nie mam, prawda? Czyli no jest takich parę fajnych pytań, które my możemy sobie zadać, na przykład kim jestem, kim chcę być, co chcę robić i co mieć. Kim jestem i czym jestem. Nie? Też. Bo to też. Tak. Czego chcę doświadczać i jak się czuć. I to jest cały pakiet takiego twórcy. Wiesz, tworzenia nowego scenariusza. Bo jeśli my sobie uświadomimy, że zaraz, no nie mam tego, tego i tego, to czy, kim jestem, tak? Czyli ten stary program dał mi ten efekt. Ale pytanie teraz, kim chcę być? No właśnie, no to chcę mieć to, to i to. Chcę się tak, tak i tak czuć, prawda? I tego chcę doświadczać. I wtedy zaczynamy to kreować, bo już naznaczyliśmy ten obszar, tą mapę topograficzną, myśmy już zrobili, tak? I teraz jest nam łatwiej, bo znowu wiemy, gdzie ta droga nas prowadzi. I teraz dobrze jest utrzymywać, napisać sobie taki dekret właśnie. Ja z dekretów bardzo dużo korzystałam i korzystam. Napisać sobie taki dekret na telefon, odsłuchiwać sobie rano, na wieczór, nie wiem, może tysiące rzeczy wyśpiewywać, można na przykład ćwicząc, można dać sobie temat do transformacji, tak? Pięknie to się przetwarza. Także myślę, że ludzie są bardzo twórczy i też mogą różne formy wymyślać sobie, prawda? Tutaj odnośnie tych pytań, co powiedziałaś, tak? Ja bym jeszcze nawet drugą warstwę dodał. Tak? Na przykład, czego chcę? No i przychodzi mi, załóżmy, czerwone Ferrari chcę, nie? Proszę bardzo. I teraz drugie pytanie. Kto we mnie chce to Ferrari? Świetnie. Dlaczego? Świetnie. Ten ktoś we mnie chce to Ferrari? Bo na przykład mogę się czuć niedowartościowany i chcę fajne laski podrywać na to Ferrari, nie? Tak, tak. No i stąd jest na przykład wielu 50-latków, którzy młode laski podrywają na Ferrari, które kosztuje, nie wiem, 200 tysięcy dolarów. Oczywiście. I tylko po to ma to Ferrari, nie? No właśnie, bardzo ładnie to powiedziałeś, bo teraz można by jak podzielić takie dwie formy, jakby to są potrzeby z duszy i potrzeby z osobowości. Z braków jakichś, z dzieciństwa. Prawda? I to będzie na pewno rekompensata tego. Chwilowa, oczywiście, bo takiego mam znajomego, który mi opowiadał, że jak sobie kupił samochód i to takiej dobrej klasy, to mówi 7 minut się tylko cieszyłem. Tak to bywa, nie? A teraz przejdźmy może do czegoś takiego. Praca z energią, a praca z boską matrycą. No właśnie. Jaka jest różnica i jak to rozumiesz? Dla mnie boska matryca jest taką najczystszą formą energii, która dla mnie ona jest żywa. Ona po prostu wibruje. Można ją fantastycznie poczuć, jeśli my się łączymy z taką matrycą boską, czyli najwyższych lotów, najwyższej wibracji, to my to doskonale możemy odebrać w ciele. Jak ona się loguje w różnych częściach ciała, czy daje nam na przykład wyciszenie umysłu, czy spokój umysłu, czy daje nam relaks w ciele, czy daje nam naprawę organu, prawda? Czyli przywołując tą energię, my się z nią łączymy i jakby instalujemy w sobie. Czyli rozumie, że im ktoś ciało ma czyściejsze i ma większą świadomość ciała, tym piękniej może się połączyć z tą matrycą. Łatwiej ją odbierze, co nie oznacza, że osoba, która nie ma takiej świadomości, tego nie odbiera. Też może odbierać. Na przykład jak można to zauważyć? Ona może ziewać, może ją gdzieś uwierać, może się śmiać, może płakać. Mogą być bardzo różne odbiory. Może nic nie czuć, a dopiero za jakiś czas coś odczuje. Także no, jest to
duże spektrum. A kto tworzy boską matrycę? No, kto tworzy boską matrycę? No właśnie, jest to dobre pytanie. No, w końcu my jesteśmy bogami. Właśnie, właśnie. Czyli, no, my to tworzymy. My to tworzymy, dobrze. A teraz pole morfogeniczne, a boska matryca. Czy to jest to samo? Czy to jest to samo? No, dwa pojęcia. No właśnie, teraz... no właśnie. Kto to pomacał, żeby stwierdzić, nie? Właśnie, to się chyba nie da tak stwierdzić sensu stricte, bo to jest to czy to, prawda? No ja mogę tylko właśnie na temat tych matryc powiedzieć, że naprawdę pięknie działają i pięknie transformują. A ponieważ właśnie jesteśmy obserwatorami, wszystko się zmienia, więc tutaj to pole morfogenetyczne również się zmienia dzięki tym matrycom. Również płynie. Płynie, zdecydowanie. Dobrze, a praca z energiami to jest też pewnego typu transmisja, przekaz tak. przez tą naszą matrycę. Tak. Co według Ciebie jest lepsze? Praca bezpośrednio z informacją czy z energią? Ja myślę, że tutaj chyba nie ma ani lepsze, ani gorsze, bo pewnie na jakichś pewnych etapach, prawda, no to możemy zająć się tym. Potem jakby przechodzimy dalej. Więc ja myślę, że to jest równoznaczne. Mhm. Jesteś autorem czegoś takiego, co nazwałaś uzdrawiające konstelacje. Tak. Co to jest? To jest forma terapii grupowej, gdzie grupa osób jakby wspiera się w procesie transformacji i przetwarzania własnych problemów. Mhm. Czyli stoimy w dwóch szpalerach, osoba stoi na początku i tam w dwóch, trzech słowach mówi, z czym chciałaby popracować. Tak. I ja jakby mam do dyspozycji właśnie matrycę, mam do dyspozycji kolory, różne formy, esencje energetyczne, po prostu wszystko to, co może jej pomóc. I proszę na przykład o zgłoszenie się takiej i takiej matrycy. No i ktoś z grupy staje obok. Nieraz trzeba przywołać jakby wibracje ojca, matki, tak? I teraz, co tu jest ważne w tych konstelacjach uzdrawiających? Przede wszystkim ruch i przemiana, bo my to robimy w ruchu. Do tego jest muzyka, odpowiednio też dobrana. Nieraz pojawiają się słowa, które ja przekazuję, ale to bardziej taka, ja wiem, medytacja, informacja, prawda? To wszystko jest takie bardzo płynne. I ile to może trwać? Nieraz to trwa 5 minut, nieraz 10 minut, 15, w zależności od problemu, jak czyli on jest. Problem może tak, tyle trwa. I na koniec, jakby jeśli ta osoba ona przetworzy tą energię, to dajemy jej taki sprawdzian, że prosimy ją, żeby przeszła z tą wibracją, żeby pokazała nam ciałem, że ona już uzdrowiła ten problem. Mhm. I powiem Ci, że to jest niesamowita transformacja. Ostatnio, jak mieliśmy w Warszawie zajęcia Sekretu Życia, to właśnie tam mieliśmy takiego właśnie Krzysia, który pięknie właśnie przeformował jakiś tam swój problem i też na koniec nam zademonstrował, jak fajnie się teraz czuje, to mówi, że w poniedziałek to się tak czuł, jakby go po prostu wszyscy poobijali. Tak miał zmęczone ciało. Mhm. Ale właśnie świadczyło to o tym, że był to wszystko tak... wszystko ruszyło. Właśnie, że ruszyło i też ludzie powiedzieli, że w pracy, że jak on się zmienił, że no w ogóle zaczął inaczej się wysławiać i tak dalej. Czyli metoda jest po prostu fantastyczna, bo jest bardzo szybka w działaniu, nie? Czy można ją jakoś odnieść do Berta Hellingera? Tak, bo ludzie, którzy teraz też przychodzą, to mówią, że bo to jest troszkę podobne, ale podobne. Tutaj mamy szersze działanie i głębsze i nie jest to stateczna forma, tylko my to robimy w ruchu. Ostatnio też przyszła fajna taka wibracja, ponieważ ja ciągle tworzę i modyfikuję różne, a szczególnie te konstelacje. To doszła teraz taka forma, gdzie ludzie w swoim rytmie obchodzą tą osobę czy grupę osób tak jak to jest w galaktykach, tak jak to jest w przestrzeniach kosmicznych, czyli dookoła w orbitach,
Niesamowicie. Jeszcze mocniej działa. Wiesz, po prostu rewelacja. Także no, ja jestem pełna podziwu dla tych energii, które mnie prowadzą, bo pięknie mi tutaj cały czas podpowiadają. Mhm. Niesamowite. Każdy mówi, że jakby jeszcze mocniej. Wspomniałaś o sekrecie życia. Co to jest? No właśnie, jest to szkoła, która trwa już 7 rok. Prowadzimy ją razem z Andrzejem Nikodemowiczem. I jest to szkoła, która, no właśnie, która pomaga lepiej żyć. Która podnosi, właściwie może nie podnosi, czyli pomaga wydobywać talenty z siebie. Pomaga się cieszyć, nie wiem, potem może też pomagać innym. Chociaż niekoniecznie, bo mam osoby, które jakby nie pracują w takim zawodzie jak ja, ale na przykład mam wspaniałą dziewczynę, która jest tancerką i ona prowadząc tancerzy, ona przekazuje też te informacje też, a to robi jakąś medytację, prawda, a to wprowadza jakąś wibrację, żeby pomóc tej osobie, bo tak naprawdę wszyscy mamy problemy i chodzi o to, żeby sobie pomóc, prawda. No. Oprócz sekretu życia, co jeszcze? No właśnie, oprócz sekretu życia, no ja prowadzę też swoje warsztaty. Kiedyś były to Bądź sobą, Pokochaj siebie. Na dzisiaj prowadzę fajne warsztaty pod tytułem Duchowe podróże galaktyczne, gdzie łączę to z formą taką na basenie, pracy z ciałem. Też piękne przy pomocy kamieni szlachetnych, esencji energetycznych, w ciekłej wodzie, także relaks. Coś w rodzaju rebirthingu, tak? Nie. To jest jeszcze coś innego. Tam to byłby oddech. Natomiast ja prowadzę to, wiesz, z kamykami szlachetnymi. Jest tam baza pulsingu, to jest też praca z ciałem. I właśnie prowadzę warsztaty też pulsingu, uczę tego. Teraz najnowsza taka forma, która wchodzi, to jest moje metamorfozy. Chcę stworzyć taką formę i będzie cykl, będzie się zaczynał być kobietą. Właśnie tak sobie pomyślałem, że metamorfoza to tylko dla kobiet, bo mężczyźni nie chcą się... Właśnie, właśnie. Zaczynamy lajtowo od kobiet. A myślę, że dużo kobiet potrzebuje takiego wsparcia właśnie, żeby zobaczyć siebie z innej strony, że naprawdę nie jest tak źle, że można pomóc sobie w tym, że można pomóc w tym. Ja chcę oprócz tego pakietu tutaj jakby tego duchowego, chcę jeszcze wnieść taką formę jakby fizyczną, czy taką bardziej materialną właśnie, zmienić jeszcze imidż, czyli strój, fryzurę i tak dalej. Dalej, makijaż, także żeby już taka kobieta była no, usatysfakcjonowana na wszystkich poziomach. Tak właśnie. Jeszcze jakieś warsztaty? No i teraz te konstelacje uzdrawiające, które też są bardzo atrakcyjne i w tej chwili jest duże zainteresowanie. Dobrze, a awatar? Awatar to jest produkt Andrzeja. Jest to jego projekt, także on bardzo fajnie będzie tutaj rozwijał jakby ten wysoki poziom energii. Dobrze, a jeśli chodzi o Twoje produkty, książki, jakieś masz kasety, płyty? Tak, mam płyty CD, to są Słowa Mocy, czyli znowu wibracja, prawda, która utrzymuje wysoki poziom. Muzyka to jest Darek Bartosiewicz, Słowa Mocy, część pierwsza, część druga i taki cykl też Tylko Ty, gdzie już jest troszkę głębsza praca właśnie z umysłem, z emocjami. Książki jeszcze nie masz, ale projektujesz karty. Tak, w tej chwili jestem na etapie projektu właśnie Boskie Matryce Światła. Także myślę, że też będzie ciekawe. Dobrze, to jeszcze na koniec proszę parę takich zdań dla kogoś poszukującego. No myślę, że dobrze by było, żeby taka osoba zastanowiła się i poszukała gdzieś pomocy, ale żeby miała do tej osoby zaufanie, żeby to był ktoś, żeby znalazła sobie kogoś takiego, kto by budził zaufanie. Czyli mimo wszystko, już nawet będąc na dnie, trzeba szukać, skorzystać z tej intuicji, tak, żeby tak, komuś właśnie, zaufać. Że powiedzieć sobie, aha, no jednak zaraz, może spróbuję, prawda? Czyli dać sobie tą szansę tego wyjścia z tego dołka. A potem nieraz nawet może nie zawsze się może trafi od razu, ale może to następna będzie, prawda? I gdzieś ten łańcuszek, gdzieś tam ta droga nas doprowadzi. To chyba jest najważniejsze, bo wtedy już jest to podjęcie tej decyzji. A to jest najważniejsze, prawda? Najważniejszy pierwszy krok. Tak, najważniejszy pierwszy krok.
To dziękuję za piękny obraz wzrostu dla kogoś, kto potrzebuje. Tak, dziękuję bardzo.